Witam serdecznie, Bartosz Łuszkiewicz z tej strony. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego facetom, i nie tylko facetom, po 40 odbija. Panuje takie dosyć popularne przekonanie, które ja również przez dłuższy czas żyłem, ponieważ w swoim najbliższym otoczeniu mogłem obserwować 40-latka, któremu rzeczywiście odbiło. I to było dla mnie takie potwierdzenie, że rzeczywiście facetom w wieku 40 lat odbija. Natomiast dlaczego tak się dzieje? Myślę, że są dwa powody. Pierwszy powód to niezależny powód od nas, czyli po prostu czysta matematyka. W pewnym momencie zegar tykasz trochę szybciej. Jak mówi Steve Jobs, nasz czas jest ograniczony, więc nie żyjmy cudzym życiem. Jeżeli masz 20 lat, jesteś przekonany, że całe życie jest dopiero przed tobą. Jeżeli masz 30 lat, jesteś dalej o tym przekonany. Nawet jeżeli masz 36 lat, to ciągle ci się wydaje, że to nowy początek, zaraz będzie, zaraz wszystko się ułoży. Ale gdy masz 40 lat, to po prostu dociera do ciebie taka czysta fizyczna prawda, że ja jestem na półmetku swojego życia. I przede mną ta druga połowa, może mniejsza, może większa, ale to już nie będzie dużo więcej. A druga rzecz, w wieku 40 lat człowiek ma już na tyle duży bagaż doświadczeń, jest już emocjonalnie i mentalnie i finansowo na tyle niezależny od swoich rodziców, od swojej rodziny, że żyje już swoim własnym życiem, jest w stanie żyć swoim własnym życiem i ma już świadomość, że życie nigdy nie będzie łatwiejsze. Bo mając 20 lat czy 30, może ci się wydawać, że jak znajdziesz dobrą robotę, dobrą pracę, to wszystko się ułoży. Jeżeli wpadniesz na pomysł, na super biznes, to wszystko się ułoży. Jeżeli spotkasz wspaniałego partnera czy partnerkę, to nagle wszystkie twoje problemy się rozwiążą. Mając 40 lat, wiesz, że nigdy coś takiego się nie wydarzy. Że życie zawsze będzie pełne wyzwań, zawsze będzie wymagało obsługi i ono nigdy nie będzie proste, ani nie będzie czarno-białe. Więc mając 40 lat, docierają do ciebie te dwie rzeczy. Po pierwsze, mentalnie jesteś już, wiesz już, że ty musisz przeżyć swoje życie, że ty musisz wziąć odpowiedzialność za swoje życie i nikt inny tego nie zrobi. A po drugie, wiesz, że nie masz już czasu na to, żeby dalej żyć w iluzji, że jest inaczej. I oczywiście, jeżeli nie jesteś do końca tego świadomy, jeżeli po prostu nagle dociera do ciebie, że cholera, połowa życia przede mną, co ja mam ze swoim życiem zrobić, przecież ja nie wiem co, to może rzeczywiście w tym czasie ludziom odbijać. W tym czasie może faceci nieraz znajdują sobie kochanki, zresztą kobiety mogą robić to samo. Mimo, że mają rodzinę, że mają dzieci, znajdują jakieś dziwne hobby, uzależnienia. I rzeczywiście w tym przypadku można powiedzieć, że ludziom odbija. Ale jeżeli 40-latek czy 40-latka w tym momencie, widząc, że nie jest szczęśliwa w swoim małżeństwie, mimo że ma w nim dzieci, mimo że żyją w jakimś dobrym układzie, ale wie już, że ona się nie zmieni, ani mąż się nie zmieni, że oni nie spełnią swoich oczekiwań, podejmuje decyzję o rozstaniu się, to wcale jej nie odbija. Do niej po prostu dotarło to, że ona musi podjąć pewne niewygodne decyzje, ale musi podjąć te decyzje, żeby żyć dalej w zgodzie z sobą. I wie, że ma jeszcze ten drugi półmetek i musi zacząć go układać teraz, ponieważ mając 40 lat, ma jeszcze wystarczająco dużo sił, żeby to zrobić. Dlatego nie powiedziałbym, że w wieku 40 lat, przepraszam, ludziom odbija. Natomiast w wieku 40 lat ludzie często podejmują decyzje, o których otoczenie może powiedzieć, że im odbija. Natomiast otoczenie nie musi rozumieć swojej drogi, to ty masz rozumieć swoją drogę. Więc 40 to jest czas, to jest najlepszy czas na podejmowanie ważnych decyzji. Decyzji, które często będą niewygodne, które będą niezrozumiałe przez otoczenie, o których otoczenie często powie: stary, co ty odpierdalasz? Ale ty wiesz, że musisz teraz dokonać radykalnych zmian w swoim życiu, żeby liczyć na to, że w przyszłości twoje życie będzie w końcu spełniało twoje oczekiwania. Dlatego 40 to nie jest czas na odbijanie. 40 to jest czas na właściwe decyzje. I to jest naprawdę dobry wiek. Pozdrawiam, Bartosz Buśkiewicz.